Dzień dobry, dobry wieczór z tej strony UBA. UBA Żaneta, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Witam Was z Wandzią, która zdecydowała się dzisiaj do nas dołączyć, e, także jeżeli będzie słychać mruczenie albo płacze, to jest Wanda. Wydaje mi się, że dość sporo z Was obejrzało już ostatni, czwarty sezon Fałdy na Netflixie i jesteście bardzo podekscytowani tym serialem. I padło tam jedno takie bardzo ciekawe zdanie, chyba w przedostatnim odcinku, podczas rozmowy Dany z Doronem, kiedy Doron przyjechał do Danej i zapytał się, kiedy ona odwiedzi Gabiego, Dana potem mówi do Dorona, Tagidli, Manachita Polani, czyli tłumacząc na polski, powiedz mi, stałeś się Polakiem. Angielskie napisy nie oddały kwintesencji tego powiedzenia, bo napisy były przetłumaczone na, Are you for real? Co tak naprawdę w Izraelu oznacza nazwanie kogoś Polakiem? Jak są najbardziej popularne stereotypy na temat Polaków? Czym różnią się izraelskie stereotypy o Polakach od stereotypów? O Polakach z innych części świata. O tym dowiecie się już za chwilę. Ale zanim zaczniemy, to po pierwsze, już teraz polejkujcie to wideo, zasubskrybujcie mój kanał, klikając w dzwoneczek. Dzięki temu nie przegapicie żadnego nowego filmu na moim kanale, bo będziecie dostawać powiadomienia. Możecie też wesprzeć mój kanał i zostawić taki napiwek, e, taki guzik, podziękuj, będzie pod filmem i wtedy możecie przesłać dowolną kwotę. Chciałabym też zaznaczyć, że ten film nie ma na celu obrażanie kogoś, Kogoś na przykład ze względu na narodowość jest stricte rozrywkowy i traktujcie go jako ciekawostkę. Czym się więc różnią stereotypy o Polakach, te izraelskie, od stereotypów z reszty świata? To bardzo, bardzo ważne. Stereotypy o Polakach dotyczą głównie ludzi pochodzenia polskiego i ludzi z Polski, mieszkających tutaj w Izraelu. O izraelskich stereotypach na temat Polaków porozmawiamy sobie na podstawie właśnie tego dialogu z fałdy, na podstawie żartów również o Polakach i Polkach i na podstawie gadżetów z firmy Hapolania, która tworzy właśnie takie rzeczy papiernicze, gadżety, upominki i tak I każdy z nich jest opatrzony jakąś grafiką poświęconą właśnie polskiej kobiecie. Pierwszy chyba najważniejszy stereotyp to jest wzbudzanie poczucia winy. Jesteśmy w tym mistrzami świata. I właśnie o to chodziło w tym dialogu w fałdzie, ponieważ Doron cisnął dane troszeczkę, żeby przyszła i odwiedziła Gabiego, bo wszyscy już tam byli, a jej jeszcze nie było, więc wzbudził w niej taki po prostu spowodował taki guilt trip. Chyba sami znacie z własnego doświadczenia takie teksty typu Zjedz zupę, bo ja dla Ciebie ją całą noc gotowałam, albo przytul ciocie, bo będzie jej przykro. Zobaczmy więc, jakie gadżety z motywem poczucia winy oferuje nam Hapolania. Ja teraz pokazuję te w wersji angielskiej, żebyście mogli łatwiej je zrozumieć. Oczywiście będę tłumaczyć na polski, ale oni mają i wersje angielskie i wersje hebrajskie oczywiście. Prawie zapomniałam, jak brzmi Twój głos. Wstałam o szóstej rano, żeby to dla Ciebie ugotować. Czy proszę o zbyt wiele? O, siwieje przez Ciebie. Więc moje gotowanie nie jest dla Ciebie wystarczająco dobre? Mam też oczywiście żarcik na ten temat. Słuchajcie, syn dzwoni do matki z zagranicy i pyta się: Mamo, jak się masz? O, niedobrze, jestem bardzo słaba. A dlaczego jesteś słaba? Nie jadłam nic od 38 dni. Ale dlaczego nie jadłaś nic tak długo? Bo nie chciałam mieć pełnych ust w razie, gdybyś zadzwonił. Kolejnym moim absolutnie ulubionym stereotypem jest samotna, smutna Polka siedząca w ciemnym rogu. Tak jak ja dzisiaj siedzę w ciemnym rogu, mam tylko trochę światła, wczuwam się właśnie w rolę tej Polki. I ja bardzo często używam tego stereotypu jako taki żart na temat mnie, kiedy znajomi coś mówią yy, i chcą gdzieś iść, a ja nie chcę, to mówię: Nie, nie przyjmujcie się dobrze, ja pójdę sobie posiedzieć w kącie, w ciemnym, zimnym kącie. Hakol beseder, czyli wszystko w porządku. Oczywiście, ha polania ma też kilka gadżetów z umęczoną polką. Zobaczmy, jakie. Nie martw się o mnie, ja tylko posiedzę sobie tutaj w ciemności. Nie martw się o mnie, poradzę sobie. Proszę, zrzuć na mnie całą winę, jak zawsze. Wszystko w porządku. Naprawdę. Dla mnie wystarczy tylko woda z kranu. Teraz wyciągnę trochę grubsze działo, czyli Polka szantażująca emocjonalnie, używając swojego zdrowia, a nawet y, czasem używając argumentu swojej śmierci. Tak, tak, to bardzo często się zdarza. Znaczy, zdarza się w stereotypach. Teraz przynajmniej mam zdrowie, ale kto wie jak długo. W moim wieku wszystko się może wydarzyć. Mam nadzieję, że dożyję wnuków. Ja nie młodnieję. Będzie ci przykro, kiedy umrę. Po prostu weź nóż i wbij mi go prosto w serce. Apolania ma także bardzo wysokie wymagania co do swoich dzieci. Jest też dość nieczuła i taka oziębła. Czasem też totalitarna. Istnieją też stereotypy o żonie Polce, która jest niesamowicie oziębła dla swojego męża. Dlaczego nie możesz być taka jak siostra? Piątka z matematyki. A dlaczego nie szóstka? Dopóki żyjesz pod moim dachem, będziesz się mnie słuchać. Dlaczego? Bo jestem twoją matką. Dlaczego? Bo ja tak mówię. Płacz, nic ci tutaj nie pomoże. Widziałaś się w lustrze, zanim wyszłaś z domu? Tylko nie wracaj do mnie z płaczem. Zobaczysz, jak będziesz mieć własne dzieci. I oczywiście mam żarcik na temat polaniot, które lubią wbijać szpileczkę i są takie oziębłe. Dwie przyjaciółki się spotykają. I jedna mówi do drugiej, wow, co, co się stało? Ale przytyłaś. Kochana, gdybyś mnie wiedziała dwa miesiące temu, ważyłam jeszcze więcej. Wyglądałam całkiem jak ty. Kolejnym takim stereotypem o ludziach z Polski jest to, że mają fiksację na temat przestrzegania manier. Zamknij drzwi, bo Boże się urodziłeś, powiedziałeś proszę. Nie baw się jedzeniem. Nie mów z pełnymi ustami. Myślicie, że Polka jest taka zimna i nie ma żadnych uczuć? Nie, nie, nie. Ona po prostu ma bardzo specyficzny język miłości. Językiem miłości Hapolanii yy, jest jedzenie i dopilnowanie, żeby wszyscy zjedli wszystko za wszelką cenę. Sama skóra i kości z Ciebie zostały. Nie odejdziesz od stołu, jak wszystkiego nie zjesz. Na przykładzie tych gadżetów z Hapolanii widzimy taki stereotyp Kobiety, Polki, ale Hapolania nie musi być kobietą, może być też mężczyzną albo kimkolwiek innym, bo Hapolania to stan umysłu. Polanie, czyli Polacy, są też postrzegani jako tacy ponurzy, zimni, smutni i prawie nigdy niezadowoleni. Teraz oczywiście rzucę żarcikiem. Mosze dzwoni do swojej polskiej mamy. Halo, mamo? Co słychać, jak się czujesz? O, cześć kochanie, wszystko super, wszystko bardzo dobrze. O, przepraszam, pomyłka. Osoby polskiego pochodzenia zaliczane są do Ashkenazim, czyli Żydów wywodzących się z Europy Wschodniej, centralnej i w części zachodniej. O Ashkenazim jest mnóstwo stereotypów, pokrywają się one bardzo często ze stereotypami o Polakach. Ale jest jeszcze jeden, o którym bardzo chciałabym wspomnieć, i to jest stereotyp jedzenia bez smaku. Chodzi o to, że Żydzi Mizrahi, czyli pochodzący z krajów arabskich, przywieźli tutaj swoją kuchnię i chwała im za to. Ta kuchnia cechuje się właśnie wielością przypraw, kolorów, zapachów, smaków. No i w porównaniu do takiej nudnej europejskiej kuchni, mm, no, wypadamy dosyć słabo. Jeżeli sobie otworzę teraz Volta i zobaczę, jakie są restauracje dostępne, to będzie na pewno kuchnia śródziemnomorska, kuchnia arabska, takie ostre, wyraziste smaki. Jest też zaskakująco dużo, dużo sushi i kuchni tajskiej. I słuchajcie, kuchni takiej polskiej czy środkowo-wschodnioeuropejskiej troszeczkę ze świecą szukać, i nie jest to zbyt popularne. Takie miejsca chyba cieszą się największym zainteresowaniem w y, miastach i w miejscowościach, gdzie mieszkają Żydzi ultraortodoksyjni, na przykład w Bednej Brak. No i oczywiście pora na żarcik. Żydzi jemeńscy mają jachnun i zupę po jemeńsku. Żydzi z Maroka mają tajin, a Żydzi aszkenazyjscy mają takeaway. Takie są więc stereotypy o. Polskich Żydach, którzy mieszkają tutaj w Izraelu. A co jeżeli chodzi o stereotypy o Polakach, Polkach w Polsce? Też mniej więcej mogą się pokrywać z tym, co sobie właśnie powiedzieliśmy, ale na przykład z takich rzeczy, które rozróżniają te stereotypy od stereotypów np. ze Stanów Zjednoczonych czy z Wielkiej Brytanii, ogólnie z Europy, to jest to, że raczej nie ma takiego. Postrzegania Polaków jako nadużywających alkoholu, czy powiązania ich do specyficznych zawodów, tak jak na przykład w Stanach Zjednoczonych, jeszcze chyba działa ten stereotyp Polaka hydraulika. To wiąże się z tym, że po prostu emigracja zarobkowa z Polski do Izraela jest praktycznie niemożliwa. A poza tym, wiecie, są stereotypy o pięknych Polkach, dlatego wiele Izraelczyków zdecydowało się na związki z Polkami i wiele Izraelczyków zdecydowało się również na związki z Polakami. Także wypada na to, że Polacy też są bardzo piękni. Mówi się też, że w Polsce jest zawsze zimno i zawsze trzeba się ubrać na Syberię. Sam Nir woził ze sobą kalesony do Polski. No, i jest też ym, sprawa szczególnie u starszych ludzi, ym, tego, że Polska ma dość duży problem z dość sporą powszechnością antysemityzmu. To też jest niesamowita sprawa, że słuchajcie, Izraelczycy, mieszkający w tym samym miejscu, mający to samo obywatelstwo, <laughs> mówiący tym samym językiem, wyznający tę samą religię, są z tak różnych. Yy, Zakątków świata i ktoś nawet o korzeniach polskich, kto się nie urodził w Polsce i nawet nie mówi słowa po polsku, w Izraelu będzie Polakiem zawsze, tak samo jak Jemeńczyk, który ma. Prabaczcie z Jemenu będzie Jemenczykiem. Nie myślcie sobie też, że Izraelczycy uwzięli się na Polaków i to jest jedyna grupa, na temat której powstają takie stereotypy, żarty, gadżety i tak dalej. Nie, nie, nie. Każda jedna grupa, każda jedna narodowość ma tutaj własne stereotypy, własne żarty. Są strony internetowe z tysiącem żartów poświęconym Dosłownie wszystkim narodowościom. Także dla wszystkich porówno. To chyba tyle na dzisiaj. Dajcie mi proszę znać w komentarzach, który stereotyp wymieniony dzisiaj podoba Wam się najbardziej i który jest najbardziej prawdziwy. Oczywiście jeszcze raz nie zapomnijcie kciuków w górę kliknąć, zasubskrybować mojego kanału, klikając w dzwoneczek. To jest naprawdę najważniejsze, bo ja widzę po statystykach, że większość osób, które oglądają filmy, nie subskrybują a musicie dostawać powiadomienia, żeby wiedzieć o nowych filmach. Gdybyście chcieli wesprzeć mój kanał, jak zawsze macie na dole pod filmem e, taki guzik podziękuj. Możecie mi wrzucić tam napiwek. Zapraszam Was również na moje inne social media, szczególnie na Instagram. Wrzucam sporo zdjęć z Tel Awiwu. E, także bardzo ciekawa rzecz, jeżeli jesteście zainteresowani. I póki co żegnam się z Wami serdecznie. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!